kochani, dzisiaj mnie nie widzicie, bo zrobimy sobie starego, dobrego, oldschoolowego open boxa prosto z podłogi. Będziecie widzieć Donkę, bo ona jest zainteresowana kartonem jak zawsze. Mam nożyczki, jest paczka z kosmetyków z Ameryki, jak widzicie, dosyć spora, więc jest co otwierać i zaraz wam pokażę, co sobie zamówiłam. Nie tylko dla siebie, bo zrobiłam też zamówienie dla Kakusi i dla mojej cioci. Jakoś tak poszło. O! Pierwsza rzecz, którą mam, to jest to, co było. To, co można było sobie wybrać za 1 grosz, czyli taką torbę na zakupy, na donoszenia rzeczy. Ona jest z L'Oreala, wydaje mi się, że jest dosyć porządna. Zaraz ją otworzymy. Wygląda tak. Jest wielkości tego pudełka i z tyłu jest taka dosyć sztywna, także spoczko. Mam też zestaw chusteczek do demakijażu. Ten w ogóle zestaw wydaje mi się, że był jakiś strasznie tani, bo z tego co pamiętam, to on kosztował jakieś 6 zł czy coś takiego, a tutaj mamy 3 opakowania, dlatego go wzięłam. Mamy też oczywiście skarpetki złuszczające do stóp. Zobaczcie, jakie słodkie, jak one wyglądają słodziutko. Tak, tutaj jest ten cały płyn, natomiast tutaj są de facto skarpetki, które będziemy ten płyn wlewać. Tak, okej, dobra. To jest akurat dla Kakusi, trochę się zgnietło niestety, no ale mam nadzieję, że się nie obrazi. Zamówiłyśmy przezroczyste Invisibowle, ja już mam takie, są fantastyczne, bardzo je lubię. I tutaj mamy całe pudełko dobroci, które teraz muszę za pomocą nożyczek rozbroić. Dobra, nie wiem, od czego mam zacząć. O, może tak zrobimy. W ramach eksperymentu zamówiłam sobie z MUA, z tej serii Lux, takie nabłyszczające bibułki. Się odbija światło trochę, nie wiem czy widzicie, tak jak to powinno być. O, może teraz. I wzięłam je w kolorze White Gold. Nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam, jestem mega ciekawa. Dla mojej cioteczki kochanej zamówiłam peeling do twarzy z natura es bio, estonica bio. I to jest właśnie Bioscrap, lifting do twarzy, żeńszeń i co? I Akai. No, także to jest dla niej. O, dla siebie zamówiłam z Flormaru, bo w ogóle oferta Flormaru to jest tam taka, że masakra. I już poprzednio zamawiałam sobie kilka rzeczy, ale teraz zobaczyłam, że są nowe i musiałam po prostu sięgnąć po kolejne rzeczy. Teraz mam, będę testować takie... Donia, nie gryź tego kartona! Słyszycie to? Nie gryź. Wracając do tematu, Donia będzie gryzła, no bo po prostu przecież jej nie oduczę. To są takie płatki do zmywania makijażu i tam były 2 wersje i ja sobie właśnie wybrałam te z aloe vera. Dla Kakusi podkład Revlon 180 Sand Beige w tej wersji dla skóry tłustej. No i ja obejrzałam całkiem niedawno film Jeffree Star, w którym właśnie on pokazywał ten Dermacol. Dermacol to jest dosyć kultowy kosmetyk, tak naprawdę znany na rynku od bardzo długiego czasu, ale ja nigdy nie miałam samego właśnie tego podkładu. Nie wiem, czy wybrałam dobry odcień, dlatego że wzięłam odcień 221. To był taki, który najbardziej mi pasował na stronie. No ale nic, na razie go jeszcze nie otwieram, może zrobimy... osobny filmik o tym, jakiś test, zobaczymy jak on będzie na mnie wyglądał. Także Dermacol, to jest dla ciotki mojej. Zobaczcie, jaka piękna różowa szminka. Jest taki electric właśnie pink, jeżeli tak to mogę nazwać. I to jest oczywiście znowu Flormar. Kolor nazywa się Saturated Fuchsia L05. Tutaj mamy w ogóle tą nazwę. Flormar dalej to są kolejne chusteczki do demakijażu. Akurat tych zużywam bardzo, bardzo dużo. Tutaj mam kolejny Flormar. Zobaczcie, jak pięknie zapakowane. To w ogóle wygląda jak The Balm trochę. I to jest już seria ta Lipstick Stilo. Oj, one mają w środku takie opakowania, takie różowo-złote. I to jest, poczekajcie, zobaczymy, czy ja mam tu kolor jakiś. Nie, to jest po prostu Alter Ego DS12. I to jest taka pomarańczowa czerwień, dosyć jarzeniowa, to też jest dla mojej cioci. I mam jeszcze jedną szminkę z Flormaru, która również jest pięknie zapakowana, ale to tak naprawdę nie jest szminka i to jest dla mnie, bo to jest truskawkowy balsam do ust. I też ma kolor, pewnie będzie jakiś kolor dawał. Tak, daje kolor tak jak Baby Lips. One też dają taki delikatny kolor. No i Boże, jak on pięknie pachnie, słuchajcie, są tak cudne truskawki, takie oczywiście, że sztuczne, ale mocno kojarzące mi się właśnie z dzieciństwem, bo tak pachniał chyba mój pierwszy błyszczyk, który kiedykolwiek miałam jako nastolatka, także super, super. I teraz tak, dla cioteczki jeszcze mam olejek do twarzy z Bielendy arganowy, a także któryś z tych dwóch z Evree, tylko nie wiem który. Chyba ten, tak, bo skoro tutaj ma arganowy, to tutaj jej dam ten, żeby już nie dawać jej dwóch arganowych. Natomiast drugi sobie zostawię i chcę przetestować tą metodę nakładania podkładu z olejkiem, bo wcześniej tego nigdy nie robiłam, a myślę, że to jest bardzo ciekawa, wow, aż mi wpadło, bardzo ciekawa opcja. I ja olejków z Evree zawsze miałam kilka, ale zwykle właśnie ponieważ jestem zbyt leniwa, żeby olejków używać tak po prostu do pielęgnacji. Nie wiem, no nie sprawdzało mi się to, dopóki też nie wiedziałam o tym trendzie, nie znalazłam tego na Instagramie, umówmy się, tutaj Instagram zrobił swoje, no to nie miałam potrzeby ich używania i zwykle właśnie albo oddawałam je mamie albo cioci, natomiast, o, Tonka wróciła do gryzienia, wracając do tematu, także teraz postanowiłam sobie to przetestować, dlatego zamówiłam te olejki, moja ciocia olejków używa i właśnie poprosiła mnie, żebym jej zamówiła, bo jej się skończyło. Także 3 olejki. Dla mnie antyperspiranty. Jeden z DAF, drugi z Rexony. Ten z DAF jest bezzapachowy, natomiast Rexona to jest jeden z moich ulubionych typów dezodorantów. Ostatnio miałam FA i niestety nie sprawdziły mi się totalnie. Mogę się skupić, bo cały czas nie dość, że ona gryzie, to jeszcze pachnie mi tymi truskawkami, bo mam tutaj ten balsam rozmazany. Kolejna rzecz dla mojej cioci to jest baza pod makijaż z Max Factora. Nigdy nie miałyśmy tej bazy, ale wygląda bardzo, bardzo zachęcająco i obiecująco, także mam nadzieję, że będzie spoko i Donka mi tutaj wchodzi. Ja mam obsesję teraz na punkcie produktów do policzków i zamówiłam sobie z iHeart Makeup. Ciekawe, jak ja to otworzę. No już nieźle mi szło, o, jest. To jest ta seria ich czekoladkowa. I tutaj mamy właśnie przepiękne czekoladkowe opakowanie, które jest naprawdę dosyć solidne. W środku natomiast mamy róż i rozświetlacz, które wyglądają naprawdę bardzo... O, jaki on jest mięciutki. No czad. Tak naprawdę to, jak dla mnie, to oba to są rozświetlacze. No, powiem wam, że wygląda to naprawdę bardzo zachęcająco. Nie wiem, czy wy to widzicie, bo światło mam dzisiaj takie dziwne, ale naprawdę wydaje mi się, że będzie całkiem spoko. No i z coś, co ja już kiedyś miałam, tylko oddałam, bo nie używałam rozświetlaczy i stwierdziłam, że szkoda, żeby mi się marnowało. To jest ta znana seria Undress Me z MUA. To, że mam wrażenie, że jesteśmy trochę prześwietleni dzisiaj przez to dziwne światło i nie widzicie do końca napisów, dlatego je tak odchylam. Undress Your Skin i to mam wersję Peach Diamond. Właśnie ona tak wygląda, mam nadzieję, że... teraz w końcu będę mogła oddać temu produktowi to, na co zasługuje, bo ja wiem, że wiele osób bardzo lubi te produkty. Ja nigdy jakby nie skupiałam się na nich, bo po prostu nie używałam rozświetlaczy. Teraz przyszła jego pora. No i zamówiłam sobie też taki przeuroczy, zobaczcie, jaki słodki BB Cream z It'skin, dlatego że w tych letnich miesiącach, właśnie w tych cieplejszych, ja uwielbiam używać tego typu produkty. Nie ciężkie podkłady, tylko właśnie BB kremy. Tutaj muszę teraz rozpakować. Ała. paczkę. Bym sobie krzywdy nie zrobiła i nie zniszczyła niczego, co jest w środku. A to jest już chyba, wiem co, odżywka z Aussie. Tylko że ostatnio, jeśli chodzi o odżywki, to taka jestem nie bardzo usatysfakcjonowana. I to jest odżywka taka bez spłukiwania w sprayu. Tak, zamówiłam sobie Miracle Recharge Moisture Lightweight. Ja już ją kiedyś miałam i ja bardzo lubię te odżywki właśnie w sprayu. Brakowało mi czegoś takiego, bo wszystkie w sprayu wykończyłam totalnie, więc przyszła pora na tą. Pewnie słyszycie cały czas w tle samoloty, ale ja już naprawdę nie mam do tego siły, bo zawsze tak jest, że jak przychodzi lato, no to oni mnie właśnie tymi samolotami tutaj męczą. Nic na to nie poradzę. To chyba będą rzeczy dla mojej cioteczki. Tak, jedna rzecz dla mnie. Ciocia poprosiła mnie o zamówienie maseczek, więc zamówiłam jej dwie maseczki z tej apteczki babci Agafi, czy jak to się tam nazywało, receptury babci Agafi. No jakoś tak, w razie zamówiłam jej dwie maseczki, chyba nawet jest Bania Agafii. Maska lifting do twarzy i ekspresowa maska do twarzy odświeżająca. One były chyba po 5 zł, więc nie były drogie. No i poprosiła mnie też o taki bardziej koralowo-pomarańczowy róż. To jej zamówiłam z Flormaru, z tej serii właśnie różowej, właśnie koral. A dla siebie zamówiłam, słuchajcie, liner, ale liner w odcieniu niebieskim. A o Boże, jaki on ma piękny kolor, słuchajcie, to jest niesamowite. Mam nadzieję, że to dobrze będzie widać, ale po prostu czad. Bardzo mi się podoba, już nie mogę się doczekać, kiedy go użyję. I ostatnia paczuszka. Ostatnia. To pewnie też będzie coś do włosów, bo tak mi się wydaje, że zamówiłam jeszcze jedną odżywkę z Aussie. Tak jest! Tutaj mamy drugą odżywkę, również w sprayu, bo właśnie na takiej formie mi zależało. I to jest ta do włosów farbowanych. Ja co prawda bardzo dawno włosów nie farbowałam. No ale mam nadzieję, że mi się uda to zrealizować teraz w ciągu majówki, bo wtedy będę miała trochę wolnego. I po prostu uda mi się troszeczkę się odpimpować. Także tak, to by było wszystko. To jest całe moje zamówienie, jak widzicie, tym razem całkiem spore, ale nie ma tu rzeczy tylko dla mnie, także ja się usprawiedliwiam tym, bo troszeczkę wam chyba trząsnęłam. Tak, no czasem trzeba, nie no, pewne rzeczy mi się pokończyły i po prostu pewne rzeczy były przy okazji, każda wymówka do zakupów jest dobra. Dobrze, jeżeli podobał wam się taki troszeczkę inny film i taka bardziej oldschoolowa wersja open boxa, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, czekam na wasze komentarze, który z tych produktów spodobał wam się najbardziej, czy wy ostatnio szalałyście zakupowo, uzupełniałyście swoje zapasy właśnie kosmetyczne. Pamiętajcie, żeby zerknąć do opisu, postaram się umieścić wam tam pełną listę produktów, które tutaj pokazałam. Trochę mi się z tym zejdzie, ale mam nadzieję, że mi się uda i że wszystko jeszcze będzie dostępne, bo czasami jak już umieszczam linki, to już ich po prostu nie ma i nie mam co umieścić. Także zerkajcie do opisu, tam będziecie mieć też moje media społecznościowe, gdzie możecie śledzić mnie bardziej na co dzień. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia, pa pa!